Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Kolejny program na antenie kanału politycznego. Dziś nie raport ze wschodu, a zza oceanu. Moim Państwa gościem pan Jacek Matysiak, publicysta, komentator polityczny. Witam serdecznie. Dzień dobry, kłaniam a się. Zza oceanu, bo wprost z Kalifornii. No a jak z Kalifornii, to będziemy oczywiście rozmawiać o polityce amerykańskiej. Panie Jacku, nie mieliśmy jeszcze okazji na naszej antenie porozmawiać, nie mieliśmy okazji też podsumować sobie tych politycznych wydarzeń, które ostatnio no, w Polsce dosyć głośno komentowane, czyli wybory w Stanach Zjednoczonych i jedno hasło, które po tych wyborach przewijało się w największych polskich mediach, czyli kompletna porażka Republikanów. To chciałem zapytać, na ile jest to prawda, że mamy do czynienia z porażką Republikanów w tych zakończonych wyborach? No, oczywiście jest to przerysowana opinia, ponieważ nie było kompletnej porażki. Miało być kompletne zwycięstwo i dlatego jest tak odbierany ten wynik. Na dzień dzisiejszy mamy Republikanie, czyli GOP, Grand Old Party w skrócie, tak? GOP ma 221 miejsc w kongresie, w Izbie Niższej. A demokraci mają 213. Jedno miejsce jest w grze w Kalifornii, co ciekawe, bo w każdym stanie, który jest rządzony przez demokratów, tak to już wychodzi, że oni mają kłopoty z liczeniem, bo próbują liczyć tak długo, żeby to wyszło im, prawda, lepiej. No i jakie są inne wskaźniki, jeśli chodzi o Senat? To GOP niestety troszeczkę gorzej wypadło. Właśnie to jest ta przegrana, ponieważ demokraci mają już 50 miejsc w 100-osobowym Senacie. A Republikanie mają 49 i 6 grudnia chyba będzie dogrywka w Georgii i między demokratą, który piastował to miejsce, znaczy posiadał, był senatorem, jest senatorem, natomiast jest pretendentem republikańskim. Więc to jest jeszcze do wyjaśnienia. W najlepszym przypadku będzie remis, tak jak był, ale jak wiemy, w razie jakiegoś ważnego głosowania w tym systemie w Stanach jest, przyjęło się, że przewodniczącym, czy przewodniczącą w tym sensie jest Senatu, jest wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, którym jest Kamala Harris. Też z Kalifornii, tak. Więc i ona decyduje zwykle tym swoim głosem, może oddać głos i decyduje o wyniku. No jeszcze co jest w grze? Gubernatorzy. Ja w tym roku było trochę gorzej dla w tych wyborach midterms. Było gorzej. Republikanie, GOP miało trudniejszą sytuację, bo miało do obrony 20 miejsc aż. Natomiast demokraci bronili 14. Więc na dzisiaj GOP straciła 2 miejsca, czyli ma 26 gubernatorów, a demokraci mają zyskali 2, mają 24. A oczywiście jest jeszcze problem w stanie Arizona, który jest okropnie skorumpowanym stanem i po prostu tam ciągle liczą głosy i po prostu wyniki zostały zakwestionowane przez wschodzącą gwiazdę Republikanów, przez Carrie Lake. Bardzo dynamiczną osobę, która pracowała w mediach, w telewizji lokalnej przez wiele lat i po prostu ma bardzo jasne, zdecydowane opinie i jest zwolenniczką Trumpa. Wygląda na to, że jak się tak spojrzy ogólnie, to można mieć wrażenie, że w tych wyborach chodziło o
w których nie uczestniczył Trump, prawda? Nie był na, nie podejmował akcji, żeby zdobyć, czy być senatorem, czy kongresmenem, ale ciągle była to walka o niego. I tych ludzi, którym on udzielał poparcia, byli to ludzie nie Rhino, Republicans z imienia tylko, ale byli to ludzie konserwatywni, patriotyczni. I właśnie tych ludzi atakowano najbardziej. Chciano niejako udowodnić, że Trump się skończył. Skończyło się, ktokolwiek jest powiązany z Trumpem, po prostu zostanie wykończony, zostanie przegra. To się udało w kilku miejscach. Właściwie ta Carrie Lake ciągle walczy w tej Arizonie i tam doszło do tylu przekrętów, tylu maszyny nie pracowały w tych w obwodach, w których Republikanie dominowali. Wszystko było robione, żeby zniechęcić ludzi, żeby zagmatwać. Zobaczymy, jak to się skończy. Ale no jest tak, wracając do tematu, o który pan zapytał. Nie, to nie jest klęska Republikanów. Jest to po prostu taka ofensywa medialna, ciąg dalszy, która chce no, ugruntować taką opinię, ale Republikanie zdobyli wreszcie kongres i teraz kongres stanowi prawo, więc będą teraz w stanie blokować jakieś szalone programy wydatkowe oraz inflacyjne prezydenta Bidena, który no, niestety z tego słynie, bo za Trumpa mieliśmy na początku, kiedy wszystko przed COVID-em szło ładnie, to było 1% wynosiła inflacja, a teraz mamy 10%. To jest po prostu skandal. Więc wszelkie wydatki pójdą pod lupę. Granica południowa, przez którą przeszło w ciągu 2 lat administracji Bidena około 5 nawet milionów ludzi. Nielegalnie. Więc po prostu granica ma być zabezpieczona, to znaczy na tyle, na ile można, bo prezydent może operować dekretami, ale nie będzie mu już tak łatwo. Wiele innych aspektów, to przecież jest bardzo rozległy temat. Zaczęło się od cały kryzys z dodrukowaniem pieniędzy, pustych pieniędzy, napędzający inflację. To jest program opiekunów prowadzących, oficerów prowadzących Bidena, można tak powiedzieć, w tym wolnym narzeczu. I po prostu oni dążą do zlikwidowania paliw kopalnianych. To znaczy jest to stronnictwo zielonych wygrało, którzy ze swoimi pomysłami po prostu rujnują, blokują energetykę tradycyjną. I tak jak prezydent Trump uczynił Amerykę energetycznie samowystarczalną, to no teraz jesteśmy w kłopotach. I jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, po prostu z prostego powodu, gdyż zielona energia wiatrowa i inna po prostu nie jest w stanie wypełnić tej pustki, jeśli zamknie się kopalnie, jeśli wprowadzi się różne regulacje dodatkowe, które spowodują upadek przemysłu wydobywczego. Tak to wygląda w skrócie. No tak, to jakbyśmy sobie pewne rzeczy uszczegółowiali, bo jedna z pierwszych rzeczy, która była w Polsce podnoszona i pytanie, czy ona faktycznie też była ważną w kontekście wyborów, kampanii wyborczej, czy też raczej to jest polski wymysł. Chodzi o oczywiście sytuację związaną z Ukrainą. W Polsce mówiło się, że w tych wyborach zadecyduje się przyszłość wsparcia Ameryki
w wojnie na Ukrainie. Oczywiście mówimy o wsparciu Ukrainy. A ja mam takie wrażenie, tak obserwując, no oczywiście nieszczegółowo, ale obserwując trochę media amerykańskie, że tam o tej polityce międzynarodowej mówiło się mniej niż o polityce wewnętrznej. To jednak polityka wewnętrzna była ważniejsza w tych wyborach, a gdzieś tam naszym wymysłem właśnie polskim było podnoszenie tematu wojennego. No ma pan rację, oczywiście. Zawsze, tak jak w Polsce, jak są wybory, to polityka wewnętrzna jest bardzo ważna i tam to jest miejsce boju, spotkania sił i poglądów i orientacji, a konsekwencje są w polityce międzynarodowej później. No więc chodzi o niesamowite wydawanie pieniędzy, które bez kontroli. Teraz kongres ma w tym aspekcie, który pan poruszył, kongres ma większą rolę, żeby sprawdzać wydatki, bo one po prostu giną, te pieniądze gdzieś się rozchodzą i to są pieniądze przecież podatnika, przecież rząd nie ma własnych pieniędzy, tylko te, które wypracują obywatele i uzyskuje opodatkowując ich, albo pożycza na koszt tych, na odpowiedzialność tych obywateli, którzy nie zawsze o tym wiedzą. I ci obywatele będą spłacać te pożyczki oraz ich dzieci nawet, prawda? Bo to chodzi o, teraz już jest wariactwo totalne, jeśli chodzi o zadłużanie krajów świata i w tym Ameryki. No więc jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie, no to tu by trzeba było wrócić do szerszego jakiegoś spojrzenia, tą konstelację zobaczyć. No, jest to stronnictwo, jest Pentagon, prawda? Czyli jest to przemysł zbrojeniowy, który no, lubi testować w rozmaitych mniejszych wojnach na świecie jakość produkowanej broni, żeby ją korygować, żeby zdobywać pieniądze, wpływy. I jest to no, stary temat, jest zawsze tak było, prawda? Więc Pentagon na pewno przez swoich lobbystów wpływa na wybory, na, tak jak w każdym kraju. Jeśli ktoś ma pieniądze, to chce mieć kontrolę. Jeśli ma kontrolę, to chce mieć więcej tej kontroli. To jest naturalna ludzka rzecz, nic do przerażenia. Natomiast Ukraina, no ta wojna, nie dość, że Biden po prostu zaczął rozmaite programy, które napędzały inflację, to jeszcze doszła właśnie Ukraina, wojna, którą, jak ja zobaczyłem tą sytuację, kiedy zapytany przed 24 lutym zapytany Biden na konferencji prasowej, co będzie, jeśli Putin uderzy, te wojska, które mają manewry już tak długo wokół granic Ukrainy, jeśli oni uderzą na Ukrainę. No więc mówię, ciekawy byłem, co odpowie Biden. No, Biden odpowiedział klasycznie niestety i wtedy wzrósł mój niepokój. Już mniej więcej wiedziałem, że to jest pułapka dla Putina. Niestety. No więc on odpowiedział, że to zależy, jaka to będzie inclusion, jakie wejście. To w tym wypadku mówię, cholera, to mi przypomina przecież sytuację z Saddamem Husseinem, który ambasador amerykańska została poproszona przez Saddama Husseina przed kryzysem kuwejskim na rozmowę i on zapytał wprost, ona się zwała Abigail chyba, no mniejsza o to, chyba April, dobrze, nie pamiętam tak z głowy, to tyle lat temu. Więc, i ona została zapytana przez Saddama, czy Stany Zjednoczone mają jakieś ważne, wielkie interesy w Kuwejcie, bo tam jest problem, że oni podkradają przez granicę ropę z tego samego akwenu podziemnego oraz to jest takie
No, kiedyś to była część Iraku i nie ma o czym, to bardzo przypomina ten układ rosyjski z Ukrainą. No więc ona odpowiedziała mu, że nie, my nie mamy jakiegoś takiego wielkiego tam interesu. I oczywiście jak on się uderzył, wszedł do Kuwejtu, wtedy zgromadzono siły i uderzono na Saddama, żeby go poskromić. Więc bardzo mi to przypomina tą kalkę. W historii wiele rzeczy się powtarza, prawda? Więc no, na pewno Europa teraz jest testowana i nadchodzi zima, już nie mówiąc o Ukrainie, która po prostu, no nie wiem, 11 milionów ludzi opuściło siedliska swoje. I jeszcze teraz, jak Putin zdemoluje tą infrastrukturę, no więc nie będzie prądu, nie będzie wody i tak dalej w niektórych obszarach i doprowadzi do tego, że do następnego eksodusu, prawda? Ukraińców gdzieś 2-3 miliony oblicza się opuści dalej, bo są ludzie, którzy no i tak zostaną. Nie ma znaczenia, co tam się stanie, oni zostaną, ale ci ludzie z energią, ludzie młodsi, ludzie to po prostu uciekną do tak zwanego lepszego świata. Więc następnie wyludnienie nastąpi Ukrainy. Ile? Ja pamiętam, że w 90-tych latach na początku to było gdzieś 52 miliony ten kraj miał, prawda? W porównaniu z Polską to był duży kraj. Ukraina obecnie ma tyle samo co Polska albo mniej, prawda? Ludności, bo za silo niby ja policzyć ich można też w Polsce. No więc nie miało to w tym, wracając do pańskiego pytania, nie miało takiego znaczenia to wojna na Ukrainie. No, jest mnóstwo Fox News jest taką, Murdocha jest takim mainstream kanałem, który po prostu ma bardziej prawicowe poglądy. Reszta to jest lewica tak naprawdę, te większe inne stacje telewizyjne. I Fox News tam jest wieczorem Tucker Carlson. I on jest host, jest, no, prowadzi program codziennie, tygodniowo i po prostu on zaprasza gości, którzy mają inne poglądy na temat niż mainstream w Stanach Zjednoczonych, między innymi ja, o Ukrainie. No więc to o tyle. Natomiast mainstream ludzie jakoś tak, no, współczują Ukraińcom i po prostu no, Putin jest postrzegany jako ten facet, no, ostatnio mu nie idzie, prawda, z wielu względów. Natomiast ta jego karna ekspedycja, tak jak to w starożytnym Rzymie jeszcze z czasów bywało, że cesarze wysyłali ekspedycje karne, żeby poskromić jakiś tam w jakimś zakątku ziemi swoich przeciwników. To jest tak postrzegane bardzo negatywnie. No, ogólnie można powiedzieć, że cofając się na szerszy plan, można określić, że Stany Zjednoczone, popierając bunt tych Ukraińców i wspomagając przeciwko rosyjskim apetytom imperialnym, po prostu chcą osłabić Putina, mając na uwadze przyszłe problemy z Chinami. Bo tak jak Ukraina walczy tylko dlatego, że jej ma głębię strategiczną w Polsce, w Stanach Zjednoczonych i tak dalej, poza geograficzną w tym sensie też, bo to chodzi o broni Wielkiej Brytanii, tak, o dostawy i pieniądze, finansowanie tego. Natomiast Rosja, gdyby doszło do konfliktu
z Chinami, Stanów Zjednoczonych, to takim zapleczem strategicznym byłaby Rosja. No więc chodzi o osłabienie Rosji, no i ostrzeżenie też Chin, że to nie jest tak pięknie, jeśli byście chcieli zaatakować Tajwan, prawda? No, bo to jest marzenie ich, jakieś takie przeznaczenie wszystkich wysiłków politycznych, aspiracji chińskich przywódców, żeby zapanować nad starą Formozą, nad Tajwanem. Przepiękną wyspą, jak to Holenderzy, holenderscy odkrywcy nazwali ją Formosa, w tym po portugalsku. Tak. No tyle, może za długo wchodzę w ten... Nie, to jakby chciałbym tylko jedną rzecz jeszcze podkreślić, dopytać w zasadzie. Już kończąc temat Ukrainy, bo to też jest kwestia w Polsce, jakby myślę, że nie tylko w Polsce, media zawsze upraszczają pewne rzeczy, czyli zero-jedynkowo operują faktami, chociaż tak nigdy nie jest. I tak przedstawiano w Polsce. Demokraci, wsparcie Ukrainy, miliony wysyłane na Ukrainę, republikanie, albo zatrzymanie tego wsparcia, albo mocne ograniczenia. Ja mam wrażenie, że w Stanach raczej dyskutowało się o tym, że jeżeli republikanie faktycznie wygrają wybory, to oni po prostu zaczną oglądać te dolary. Nie, to nie jest tak, że oni przestaną je przelewać na korzyść Ukrainy, bo im zależy również na tym, żeby Rosję osłabiać, ale no przede wszystkim sprawdzą, na co te faktycznie miliony dolarów poszły, że to przede wszystkim o to chodziło i do tego namawiali kandydaci republikańscy, żeby po prostu sprawdzić, na co pieniądze są wydawane. Nie mówili o tym, żeby całkowicie odciąć Ukrainę od pieniędzy. No, mógłbym powiedzieć, z ust mi pan to wyjął. To znaczy, podobnie myślę i taka jest rzeczywistość. Ma pan prawidłową ocenę sytuacji tutaj. No więc chodzi o odpowiedzialność. Tak, o to, że przecież Ukraina to jeden, to jest no, znana prawda, że jeden z najbardziej skorumpowanych krajów w Europie i nie ma co tu ukrywać. No, biedni ludzie i bardzo bogaci ludzie, prawda? No, wzór postsowiecki, korupcja, oligarchowie. Teraz w ogóle jest problem z tym, że ja sobie tak myślę, jeśli będziemy odbudowywać, jeśli by się wojna skończyła, odbudowywać Ukrainę, to jest pytanie, to znaczy co, odbudowywać siłę oligarchów? Przecież to trzeba było zreformować ten kraj. To jest w ogóle, poza tym dochodzi do wiele przekrętów. W ogóle cały kryzys z tym, ja teraz wyskoczę w bok, ale przypomniałem się, cały kryzys ukraiński odbił się bardzo mocno na prezydenturze Trumpa. Kiedy Trump zainteresował się wielkimi biznesami i zdolnościami finansowymi dzieci liderów demokratycznych, to znaczy chodzi o Huntera Bidena i o syna Bidena, wiceprezydenta wcześniej za Obamy Bidena i również syna Nancy Pelosi, która teraz utraciła praktycznie speaker, była speaker of the house, a speakerką kongresu, a po prostu jej syn również działał na Ukrainie bardzo dzielnie. Polega to jest stary, skorumpowany sposób na to, że uchwala się pieniądze podatników, następnie obywatele płacą, tak, się zadłużają i te pieniądze idą tam, tak jak na Ukrainę na przykład, i później wracają do tych polityków, którzy to zainicjowali w jakiś sposób, czy przez no, rozmaite sposoby wynagradzania tych. I to jest takie kółko, które się kręci, prawda? Więc teraz jest zapowiedź, żeby po prostu bardziej kontrolować, odpowiedzialnie wydawać te pieniądze i patrzeć, przyjrzeć się, gdzie one idą, i poprzez to, że
GOP, republikanie zdobyli no, właściwe miejsce do tego, to znaczy do uchwalania, do sprawdzania, do powoływania komisji. Kongres jest takim miejscem, tak, które by te komisje rozpatrywały, zdobywały informacje i mają takie prawo i możliwość. Więc oni się mają przyjrzeć tym pieniądzom, które wychodzą. Im dłużej jakaś frakcja w parlamencie danym, nie tylko w Ameryce, wszędzie na świecie, sprawuje władzę, jakaś grupa, tym jest więcej przekrętów, bo po prostu jest to naturalne, jest to natura ludzka i nie ma co jakoś tu się temu dziwić, prawda? To przejdźmy już teraz do wyborów 2024. Ja wiem, że to trochę gdybanie, ale bardzo ciekawy temat, również podejmowany w Polsce. 15 listopada, jak dobrze pamiętam, prezydent Donald Trump zapowiedział start w wyborach. No i mam takie pytanie, które powstało też trochę z dyskusji w polskich prawicowych mediach, w tym przypadku mówię o prawicowych portalach, które mówią, no jest Donald Trump, ale jest też Ron DeSantis. No i pytanie, które się pojawia, czy Donald Trump na pewno ma taką pozycję, że będzie kandydatem republikanów w wyborach, no bo z tego co słyszymy, jednak człowiek z Florydy coraz mocniejszy w tych układach partyjnych. Tak, tu by trzeba było może się jeszcze przed odpowiedzią na to pytanie, może trzeba by było wyjść trochę na inną półkę i spojrzeć z góry na to wszystko, na ten układ. No więc tak, oczywiście demokraci są zaprzyjaźnieni z globalistami i są łatwym jakimś takim żołnierzem dla nich w osiąganiu ich celów w transformacji tego świata i Ameryki. I oni mają, tak jak poprzez po prostu układy, mają dobre stosunki z elitą GOP, republikańską też. Bo tu chodzi o forsę, chodzi o deale rozmaite na całym świecie i w Ameryce. I oni sobie nie życzą, elity obydwu partii nie życzą sobie, żeby no, pojawiła się jakaś rewolucja, tak jak było w 2010 na przykład Tea Party. No więc przeszedł wtedy urzędujący prezydent już 2 lata, ten Obama zajął się tą po prostu wykończeniem tej finansowym przede wszystkim Tea Party, wysyłając na przykład, żeby pogromić, rozbić układy Tea Party. To była taka rewolucyjna, oddolna inicjatywa, ta Tea Party. Właśnie tego samego faceta o nazwisku, o imieniu Jack Smith, który jest teraz zatrudniony przeciwko Trumpowi, żeby go ścigać, nadzorować śledztwa przeciwko niemu. Przez Biden teraz powołał taki ostatni taki ruch z tydzień temu. Mam nadzieję. No więc ja, no więc tak to wygląda, że te elity są powiązane i jeśli spojrzymy na przykład obydwu partii, jeśli spojrzymy na Senat, to po stronie republikańskiej przywódcą mniejszości jest Mitch McConnell, który z Kentucky, który no jest powiązany, żona jest Chinką chyba w 93 roku, małżeństwo powstało. Taki dostał na przykład w prezencie ślubnym od swego teścia, dostał 24 chyba miliony dolarów. No więc ten teść jest kumplem Zemina, byłego prezydenta z czasów szkolnych jeszcze tego. No, prezydent, ja, jest, no więc oni, to są układy, które trwają, które oni sobie nie życzą jakiejś przeszkody, żeby powstały i zaburzyły im biznes. Dlatego McConnell na przykład zasłynął w ostatnich wyborach tym,
przywódca z części republikańskiej, mniejszości w Senacie, tym, że zwalczał i odcinał pieniądze, dotacje na wybory dla tych kandydatów, którzy byli czy to do Kongresu, czy to do Senatu, czy na, też na tych gubernatorów republikańskich, jeśli były oni byli powiązani z Trumpem. Więc to jest nieładnie to wszystko wygląda. Niewiele on się utrzymał do tej pory jako przywódca, no więc tej mniejszości republikańskiej, no więc będzie dalej prowadził taką politykę, można powiedzieć. Dalej, jeśli chodzi o kongres, to ja teraz tak schodzę, żeby nakreślić tą panoramę w różne zakątki. No więc jeśli chodzi o kongres, to republikanie, jak już mówiliśmy o tym, będą mieli gdzieś 222 albo co najmniej 221 miejsc. W kongresie, który jest ład 435 miejsc ma, no więc potrzeba 218 miejsc, żeby mieć przewagę, żeby kontrolować kongres. Więc GOP będzie kontrolowało, ale przywódca jest tu z Kalifornii, taki przystojny polityk, mówię ironicznie, po prostu ja, który Kevin McCarthy, który no, nie jest jakimś myślicielem wielkim, jest takim troszeczkę przyjemniaczkiem. I on no, jakoś tak nie jest konserwatywny, z Kalifornii wiadomo, no więc nie jest, nie wróży, niby trzyma się Trumpa, ale tak grzecznościowo bardziej. I również na przykład, kiedy teraz mamy sytuację taką przedbramkową w Arizonie, kiedy Carrie Lake ciągle walczy i poszła do sądu, sąd tam rozpatruje to oszustwa, to po prostu ona, to partia republikańska jej nie pomaga za bardzo. Oni nie są zainteresowani jakimiś awanturami, absolutnie. Oni wiedzą, co mają i chcą po prostu to kontrolować i takie będzie dla nich dosyć tego sukcesu. No więc od tej strony, jeśli chodzi o DeSantis, wracając do pytania, to i Trump. Trump teraz ma, ostatnio tam oglądałem, to było dosyć duże poparcie w partii, wśród partii republikańskiej. 55% miał chyba Trump, a DeSantis miał 25%. Czyli 30% różnicy. Pewno różne te sądownie będą miały różne wyniki, pewno się będzie trochę obniżało, tam 50 do 30 i tak dalej. Widziałem też inne właśnie te sondaże. Natomiast co by powiedzieć, Trump to jest no, unikalny egzemplarz w polityce. To jest facet z charyzmą, oczywiście z wielkimi wadami. Na przykład, żeby w ogóle mógł wystartować, być zaakceptowany na prezydenta w 16 roku, w 15 jeszcze, na kandydata, to dali mu Pence'a, prawda? Mike Pence. No więc Mike Pence miał reprezentować, uspokoić to silne stronnictwo protestanckie tutaj, które proizraelskie bardzo, które po prostu miało być gwarancją, że on będzie wiceprezydentem i że ma pobudzić do głosowania na Trumpa, no i na siebie, przez to właśnie tych ewangelistyczny ten oddział, prawda, amerykańskich wyborców. A co też się stało, chociaż Mike Pence jest też kandydatem, będzie, znaczy jeszcze się zgłosił, ale jest liczony jako obok DeSantis, obok Chris Christie, były gubernator z New Jersey, były przyjaciel Trumpa, ale on jest taki trochę tego halo, taki pusty, chociaż ja, no, mniejsza o dygresji. Więc w takim razie Trump, kiedy Trump ma spotkanie z ludźmi,
to on jest takim Kaszpirowskim, elektryzuje po prostu ludzi. Przychodzą, ludzie stoją w kolejkach na deszczu, ostatnio oglądałem, po prostu występował i tysiące ludzi, nikt nie ucieka, nikt nie kryje się, tylko chcą, po prostu on jest takim guru, można powiedzieć. Jest też dosyć, no jego wypowiedzi są no takie bywa nawet niecenzuralne, prawda? Lubi powiedzieć bezpośrednio, co myśli i zaskakuje tym ten po prostu świat medialny, który już taki jest ugładzony i po prostu jak można tak w ogóle mówić? Więc DeSantis otrzymał pomoc wielką w 18 roku od Trumpa, bo przegrywał wybory, swoją pierwszą kadencję chciał, tak, przed swoją pierwszą kadencją przegrywał wybory z demokratą, ale nawet 7%, ale Trump jako prezydent już wtedy pomógł mu, i bo Trump ma ta miejscowość, znaczy ma tą swoją posiadłość Mar-a-Lago nad oceanem, właśnie na Florydzie, nie gdzie indziej, więc pomógł mu tam. I po prostu są ludzie, którzy mówią, że nie odwdzięczył się Trumpowi, nie wykazał to DeSantis. DeSantis jest, pochodzi z rodziny średnio zamożnej, średniej klasy. Matka była nurse, znaczy to pielęgniarką, ojciec tam jakimś instalatorem maszyn i urządzeń. Ale on włoskiego pochodzenia, tak, DeSantis. Natomiast wybił się bardzo, poszedł do dobrych szkół, najlepszych w sumie, do Yale, do Harvard Law ukończył. Także jest, nie ma facet charyzmy, jest płaski, ale jest bardzo mądry facet. Więc oczywiście na dzień dzisiejszy no, ta część GOP kunktatorska, ci, którzy chcą, nie lubią Trumpa i mają gdzieś jakieś reformy, żeby ten po prostu ten naród, to państwo, żeby jakoś odbiło się od dna, do którego sprowadza go Biden. Po prostu ci ludzie chętnie popierają i będą dotować, bo w polityce pieniądze są bardzo ważne, nie tylko jednostki, bo pieniądze kupują ogłoszenia w prasie, w telewizji, robi się programy za pieniądze i wszystko. Po prostu już tam pomijając kiedyś ulotki, prawda? Inne formy. I podkłada się rozmaite świństwa, wyciąga się jakieś szczury tam te skeletony z szaf i danego kandydata, żeby załatwić wszelkimi sposobami. To jest taka wojna w polityce, tak jak wojna w rzeczywistości. Zbierają się, jakby powiedzieć, zespoły fachowców, generałów takich medialnych, którzy mają plan uderzenia i wykończenia przeciwnika i tak to wygląda. DeSantis wygrał tym razem z dużą przewagą, ogromną, 19%, to niszcząca dla demokratów. Co prawda demokraci wystawili faceta, który był gubernatorem poprzednio tam i republikańskim, żeby było ciekawie. Później zmienił partię, był niezależny, zmienił partię i jako demokrata występował. Także to było trochę takie łatwiejsze, prawda, i do wygrania. Natomiast DeSantis jest bardzo dobrym gubernatorem, trzeba powiedzieć. On oparł się, był taką Floryda, stan Floryda był taką oazą zdrowego rozsądku, common sense w Ameryce i obok Teksasu. Ale Floryda nawet bardziej, jeśli chodzi o politykę covidową, nie dostosował się, ma takiego czarnoskórego
swojego no, przybocznego od sekretarza od zdrowia i ten facet jest bezbłędny, jest niesamowity. Ladado, something like that się nazywa. Więc jest bardzo sympatyczny i bardzo logiczny. Więc ma dobry zespół ludzi, potrafi sobie, także być może znając Trumpa, jego siłę i jego słabości, może będzie w stanie go po prostu pokonać, jeśli dojdzie do takiego pojedynku między Trumpem a DeSantis. Natomiast nie jest jeszcze pewne, czy DeSantis wystartuje. Więc to jest młody facet, ma 44 lata, Trump jest ład, ma 76, Biden 80. Ja. Więc tak to wygląda, że oczywiście będą zakusy na Trumpa. Przede wszystkim będzie próba zniszczenia i niedopuszczenia go do wyborów, po prostu wykoszenia go, uwikłania go w procesy. Już to ma miejsce. Właśnie Biden powołał tego Jack Smith, który walczył w 2010 z tym niebezpieczeństwem dla pojawiającym się dla ówczesnego prezydenta Obamy z Tea Party, wykańczając ich fundacje i tak dalej, blokując, wlokąc po sądach. Ten Jack Smith ostatnio to był w Hadze, w tym Trybunale Zbrodni Wojennych pracował. No, zobaczymy, jak to wszystko popłynie. Tam jeszcze jakąś panienkę odgrzebali sprzed 30 lat, rzekomo, że miał ją tam mieć jakiś niepożądaną aktywność seksualną Trump wobec niej. Taka starsza już leciwa pani, ale ponowiła ten proces sądowy czy coś. Więc spróbujemy obserwować to wszystko, jak się to skończy, ale będą chcieli załatwić. No oczywiście jeszcze Nowy Jork, tam gdzie było poprzednie miejsce aktywności Trumpa, gdzie on dorastał, na Queens, gdzie on miał tą swoją bazę biznesową. To po prostu tam ścigają go, próbują się dostać do jego podatków, próbują i raz sąd przyzna, że mają prawo ci lokalni w tym stanowi oficjele mieć dostęp do podatków Trumpa, żeby tam znaleźć jakiś przecinek, jakieś malwersacje albo coś, żeby go załatwić, a drugi sędzia to zatrzyma i tak to się tak kołuje. Tam jest taki ciekawy przypadek, by the way, w tym w Nowym Jorku, że po prostu taki z pochodzenia, on jest Żydem, był kandydat republikański, kongresmen Zeldin, który występował przeciwko Hochul, która została tym gubernatorem w tych ostatnich wyborach. Oni walczyli o gubernatorstwo. I co jest ciekawe, Hochul jest związana, znaczy ona jest żoną Polaka. On właściwe nazwisko było Hochul. CH, natomiast ona, oni zostawili to C, wycięli, mają Hochul teraz. No więc ona jest zwariowaną lewaczką i po prostu nic dobrego o niej nie można powiedzieć. Natomiast ten mąż, zwróciłem uwagę, że wszyscy dziadkowie byli katolikami, Polakami i tak dalej. Ja, babcie, dziadkowie. Ale to taka dygresja, taki smaczek. No, ogólnie biorąc, Trump będzie miał ciężkie życie. Zresztą on lubi wyzwania. On wtedy, są ludzie, którzy im jest ciężej, tym są zdolni wykrzesać większą odwagę, większą pomysłowość, a on z tego słynie. I ta jego charyzma na pewno pomoże mu, ale
Jest bardzo trudno przewidzieć tutaj, czy oni go zdążą uziemić, odtrącić z tych wyborów. Dlatego się tak śpieszył, żeby ogłosić. Nie był to najszczęśliwszy czas 15, jak pan wspomniał, że ogłosił kandydaturę. Ostatnio był taki dowcip nawet, widziałem, znaczy dowcip, to się stało, ale jest to takie tylko zabawne, że Kanye West, ten słynny raper murzyński, tak, a on, który tam jest, no, był mężem, ojcem dzieci tej Armenki słynnej, no więc seks bomby, tak, tutejszej. No więc on ma aspiracje prezydenckie. No oczywiście jest to takie trochę frywolne, ale pojechał z jakimś z kolegą do Trumpa do kilka dni temu, wczoraj, przedwczoraj, i zapytał się Trumpa, czy zgodzi się, żeby być, kandydować jako kandydat na wiceprezydenta, a ten Kanye West byłby kandydatem prezydenckim, a Trump wiceprezydencki. Więc takie dowcipy lokalne. Ludzie muszą się czymś cieszyć i nie tylko tego się smucić. Więc tak to wygląda. Natomiast no, sytuacja światowa jest taka, że po tych wydarzeniach, no najpierw mieliśmy rewolucję bolszewicką, prawda? Ona teraz tak skoczy trochę na inny firmament. Ona miała zaprowadzić miała być wielkim resetem na świecie, ale była wielkim resetem tylko w Rosji. I po prostu, bo zatrzymali się na Warszawie, prawda? My tam zatrzymaliśmy w 20 roku, więc to nie wyszło i Stalin się zbiesił i niestety stał się nacjonalistą rosyjskim w jakimś sensie. I no, został za to ukarany troszeczkę, druga wojna i później, teraz mamy ten wielki, następną próbę wielkiego resetu i w jakimś sensie oni są, ci ludzie są, mają wielkie osiągnięcia poprzez edukację, idąc media, opanowując poszczególne obszary przez edukację dzieci, szkoły, po prostu oni idą i te obszary poszerzają kontroli i w sumie no, niepotrzebne już są im państwa narodowe. No niby jeszcze siły zbrojne USA, Stanów Zjednoczonych do jakichś wojen, żeby poskromić kogoś tam, kto chciałby być konserwatywny gdzieś indziej. Natomiast no, czeka nas, to jest też bardzo ważny czynnik, który wpływa na ten Davos. To nie jest już komintern komunistyczny w Moskwie, ale jest to komintern komunistyczny w Davos, prawda? I oni chcą ten big reset, wielki reset zrobić i oni go robią na naszych oczach. Taką wersję wielki reset point two, kropka t, dwa albo załóżmy jakieś podresety w sensie COVID, etc. Bo to trzeba oceniać wszystko po owocach. Dokąd ta sytuacja prowadzi? Oni nie zdobędą sukcesu, ci ludzie z Davos, jeśli nie zrujnują no, tej cywilizacji, jaka jest, nie zniszczą jej. I dlatego będą podejmować się rozmaitych prób, między innymi, w których sponsorując absolutną, większą kontrolę nad obywatelami poszczególnych rządów, które sponsorują i wpływają na nich na świecie, oraz odbierając obywatelom kontrolę dla ich dobra, czy to z pozycji takich, że to jest jakiś tam wirus, czy inna cholera. No więc po prostu wszystko może być, że tak, żeby ludziom wytłumaczyć, że to jest ich dla ich dobra, pozbawić ich praw, które tam mają w swoich konstytucjach, tam pradziadkowie, dziadkowie i oni sami wywalczyli. No więc jest to taki, i to będzie miało wpływ na wybory nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale właśnie jak już o nich mówimy, te siły są bardzo dynamiczne.
i dysponują niesamowitymi pieniędzmi. Oni chcieliby teraz, tak jak Stalin, mówiłem, że się zbiesił i nie chciał iść, nie mógł, zdradził rewolucję światową, tak oni zbudowali, finansowali Chiny technologicznie, uzbrajając ich i po prostu finansowo. I teraz Chiny urosły do wielkiej potęgi i niestety zachowują się jak Stalin ponownie. To znaczy chcą być narodowe, prawda? Bardziej w kierunku faszyzmu idą. Wszystko dla państwa, naszego państwa, a nie dla rewolucji światowej. Ten wątek nacjonalistyczny jest trudny do wycięcia, jednak jest w naturze człowieka, w naturze społeczeństwa, w kulturach nie tylko łacińskiej, ale i innych, nawet chińskiej. No więc ja, chociaż oni, Chiny są no, wspaniałym takim poletkiem doświadczalnym dla Davos i dla tych ludzi, którzy chcą zmienić świat, i wiele tam sposób, w jaki Chińczycy kontrolują, no, dzięki zachodniej technologii przecież, swoich obywateli, no, po prostu palce lizać dla Davos. To jest coś wspaniałego. Chcieliby to przenieść tutaj i po prostu, no ale na świecie wiele, jak mój kolega z Polski mówi, Andrzej, wiele razy już chcieli, ale nie zawsze im się to udawało i ciągle jest nadzieja, że po prostu siły zdrowego rozsądku, siły dbające o rozwój, o rodzinę, o wyznający jakieś wyższe wartości, typu czerpane z religii, opierające się na jakimś morale, na moralności, po prostu, że jeszcze są w walce i że opóźniającej, co prawda, tylko, ale po prostu, że jeszcze mogą utrzymać się i da Bóg, będzie lepiej w następnych wyborach i Trump być może zostanie prezydentem, jeśli go nie zniszczą wcześniej. I około 30% republikanów to jest taki żelazny trumpowski elektorat i on go prawdopodobnie nigdy nie opuści. No więc jak tam pisałem, chyba w którymś tam tekście ostatnim, po prostu wydaje się, że są nadzieje dla Trumpa, że on może się przebić, że on może po prostu zwyciężyć. W ostatnich wyborach ci jego kandydaci przegrali trochę, bo nie zupełnie, ale trochę przegrało, ponieważ ten sąd najwyższy Stanów Zjednoczonych, w którym przewagę mają, znaczy prawica ma przewagę rzekomo, no ta prawica nie jest taka prawicowa, jak się okazuje, i oni po prostu wypuścili tego szczura, za przeproszeniem, po prostu stwierdzili, że w sprawie aborcji, prawda? Podali piłkę demokratom, dochodząc do wniosku, wydając opinię, że Roe versus Wade nie powinno mieć w ogóle miejsca, że nie ma podstaw w konstytucji do tego, aby mieć prawo do aborcji. Takie rzeczy może tylko, takie rzeczy mogą być rozpatrywane na poziomie parlamentów stanowych i po prostu to wszystko jest nieważne i musi wrócić do Stanów. I w tym momencie lewica mówi, o, bardzo dobrze, drogi tam, nie wiem, nie Boże, ale w koło tam wyznają, prawda, drogi Davos, drogi Schwab czy coś, po prostu dziękujemy za podanie piłki i właśnie idziemy do przodu z tą piłką. I właśnie zdobyli przez to poparcie w tych wyborach, ożywili ten elektorat kobiet, szczególnie samotnych kobiet, kobiet wychowujących dzieci samodzielnie, etc. I ludzi młodych, którzy no zawsze będą tacy wolnościowi, jeśli chodzi o te sprawy seksualne, etc. No więc tak to wygląda, że nie wszystko, co jest rzekomo prawicą,
pracuje dla swojego dobra. Tak ogólnie mówiąc, to prawdopodobnie ceny benzyny są jeszcze za niskie, inflacja jest za niska i ludzie tego jeszcze nie odczuwają. Energia, generalnie ogrzewanie, oziębianie kosztuje jeszcze za nisko. Jak Biden będzie mógł doprowadzić, mieć sukces w tych swoich planach ekologicznych, to wtedy ludzie po prostu będą musieli się zbuntować, bo to się kupy nie trzyma. To jest po prostu no, skandaliczne, ale ludzie jeszcze tego nie odczuwają wystarczająco i trzeba trochę poczekać. Tu może przeszkodzić ten kongres, który jest republikański, który może nie dopuścić Trumpa do tego, żeby wypełnił te plany ekologów, tych zielonych, etc. I to może go zablokować. Także sytuacja może się znormalizować, czyli w niejakoś pójść. Nie będzie takich ostrych podziałów, że wszyscy się dowiedzą, że to jest po prostu bez sensu ten kurs, że trzeba wrócić do polityki Trumpa, który osiągnął samowystarczalność energetyczną Ameryki i popierał biznes. Jeśli zieloni myślą, że w Ameryce, gdzie jest tyle regulacji, lepiej trzeba no, zamknąć wydobywanie węgla, gazu, prawda, ropy, a można to robić w Rosji, można to robić w Saudi Arabii, to po prostu, bo, a tam jest, nie ma takiej regulacji, a dobrem naszym najwyższym jest kondycja Matki Ziemi, to no, po prostu to się też tak jakoś logicznie nie wygląda. Nie? Oni bardziej zatruwają, czy Chińczycy, niż US, gdzie są takie obostrzenia. No więc zobaczymy. No. Ciekawe, jak to wszystko się rozwinie. No, największym tutaj w tej walce, szczególnie widocznym w Kalifornii, ale i w reszcie Stanów, w całej 50, wygląda to, że ci lewica nie tylko walczy o równość, ale walczy, co jest niebezpieczne, o wyrównanie. To znaczy totalny kibuc, ten komunizm po prostu chce, aby nie to, że wszyscy mają równe szanse, żeby dzięki swojej pracy, merytokracji, dzięki wkładowi pracy, wysiłkowi, żeby dojść do jakichś efektów, ale po prostu jakiś komitet, jakieś politbiuro, tak jak z Davos, czy po prostu zadekretuje, że wszyscy są równi, tak jak w tych sytuacjach rewolucji chińskiej, kiedy ktoś, no, dwóch profesorów przeprowadzało, taka anegdota czytałem, prawda, przeprowadzało operację mózgu, głowy pacjenta i przedsekretarz partii i jeszcze tam pojawił się jakiś janitor, facet, co zbywał podłogę. On mówi, myślicie, że wy jesteście specjalni? Ty weź, profesor, weź tą szmatę i czyść podłogę, a ten niech operuje mózg. Więc to jest to wyrównywanie takie drastycznie ujmując, ale ja, no po prostu pewne rzeczy są robione w tym stylu, który no, zniszczy cywilizację, doprowadzi do upadku wszystkiego, co znamy. No ale to są dywagacje, które można w no innych kierunkach. Jeszcze tak. To odnośnie równości szans i równości wyników, to również i w Polsce się o tym przekonujemy niestety, ale jeszcze ostatnia kwestia dotycząca polityki Donalda Trumpa, bo pan powiedział ważną rzecz, 30% to jest taki stały elektorat Donalda Trumpa, który pójdzie za nim w ogień. Żelazny, tak. I teraz pytanie, które no, też się przewija w polskich mediach. A co gdyby jednak Partia Republikańska zrobiła wszystko, żeby to nie Donald Trump był kandydatem? Wyobraża pan sobie, że Trump jest w stanie zbudować siłę polityczną
tą trzecią siłę polityczną, która wystartowałaby w wyborach. Mówię już o samym Trumpie jako kandydacie, ewentualnie później pociągnięciu tego dalej, stworzeniu trzeciej siły, bo to byłaby totalna zmiana w amerykańskiej polityce. Tak, tak. No, tak już bywało, ale w historii, ale tutaj, ale no byłaby to próba zemsty z jednej strony Trumpa za upokorzenie przez elity polityczne. Jest w stanie, jeśli zostanie, będzie zwalczany i DeSantis będzie windowany, no bo taki jest plan demokratów w sumie. To byłby najlepszy dla nich plan, żeby Trump wystartował zgnieciony, zmieszany z błotem Trump, żeby był jakoś zapędzony do kąta, w którym on łatwo nie odejdzie od swoich celów, prawda? No więc Trump mógłby wystartować jako niezależny kandydat, no i wtedy doprowadziłby do zwycięstwa demokratów, ponieważ oni byliby zjednoczeni, a republikanie byliby podzieleni. A poza tym jest tradycja też taka, że nawet gdyby udało się w sposób, nie wiem, jakoś, czy po prostu Trump wjechałby na długie wakacje albo przestałby funkcjonować na matce ziemi, a wtedy mogłoby dojść do powtórzenia takiej opcji z DeSantisem. Oni, ci lewica generalnie na przykład w przeszłości niedalekiej lansowała, bo jest wielu zawsze kandydatów na to, żeby się ubiegać o prezydenturę i z lewej strony i z prawej, ale z prawej strony na przykład zdobyli, wylansowali dzięki poparciu mediów McCaina. Później zrobili Romney w następnych wyborach. To przeciwko, w obydwu przypadkach przeciwko kandydaturze Obamy. No więc oni pompowali tych ludzi i oni wiedzieli no wszystko o nich, tak powiem, i w ostatniej chwili wyciągnęli spod nich dywan. Po prostu przypuścili atak w momencie, kiedy już ich zbudowali, jak mogą medialnie zbudować, to i mogą medialnie zburzyć. Więc podejrzewam, że jednak no, trudno być tutaj prorokiem, ale DeSantis nie zostałby prezydentem. Jest jeszcze za młody, jest inteligentny, etc., ale tutaj jest po prostu ten rynek polityczny jest bardzo wyśrubowany. To jest taka bezwzględność w polityce. Polityka to szambo, wiadomo, wszędzie, w każdym kraju. Najgorsze elementy w sumie ludzie z instynktami, którzy chcą kontrolować, chcą władzy, idą do polityki. No tak już jest. Obiektywnie. Tak w historii zawsze bywało. Nic nowego tutaj się nie da wymyśleć. No bo trzeba bezwzględności, trzeba inteligencji też, tak? Trzeba, żeby po prostu zwyciężyć. To jest walka, tak jak na ringu, prawda? No więc tak możemy się spodziewać, że DeSantis byłby pokonany. No to będziemy obserwować tą polityczną walkę. Miejmy nadzieję, że na szczęście nie na ringu, tylko cały czas jednak w ramach polityki szeroko pojętej, chociaż cały czas coraz bardziej brutalnej, to na pewno wiemy, ale widać doskonale, jak ta układanka jest rozbudowana, więc no tym bardziej będziemy pana Jacka na pewno częściej do studia zapraszać, żeby jeszcze przed wyborami tą układankę zrozumieć. Pan Jacek Matysiak, publicysta, komentator polityczny z Kalifornii, był moim państwa gościem. Bardzo serdecznie, panie Jacku, dziękuję. Dziękuję, panie Marcinie. Wszystkiego dobrego. Ja również.